to jest Biba Band? Biba Band to jest zespół, który właśnie dzisiaj tutaj koncertował w Parku Wolności Chowienica. Powstał 2 lata temu, jesienią, z inicjatywy tutaj kolegów wszystkich. To jest zespół jak gdyby na układach koleżeńskich, złożony z muzyków, absolwentów i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi generalnie. No dzisiaj gościnnie akurat występował z nami Karol Nicze i pan Jacek Dzielon. Tak, mieliśmy właśnie dzisiaj przykład tego, że zapraszamy do współpracy znakomitych muzyków jak pan Karol Nicze czy pan Jacek Dzielon, saksofonista. No i w ten sposób próbujemy wprowadzić tutaj na teren Pabianic wybitnie profesjonalną muzykę, która również jest do przyjęcia dla wszystkich. Więc wprowadzamy utwory wokalne, jazzowe, soul i tak dalej, żeby ta muzyka była przyjmowana, atrakcyjna dla szerokiej odbiorcy po prostu. Without you, take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'm never used them. Yeah, goodbye, left me with eyes that cry. How can I go on doing without you? You took the parts that once was my part, so why not take Pabianicki zespół? Znaczy próby mamy pod Pabianicami. To by było śmieszne, że 80-tysięczne miasto nie ma czy orkiestry dętej, czy chociażby zespołu takiego właśnie rozrywkowego. Ćwiczymy w Górce Pabianickiej. Został tam stworzony taki klimat, że po prostu możemy się spotykać i no jest tam znakomicie pomozgować troszeczkę. No. Na tej zasadzie się spotykamy po prostu. Ogrywamy imprezy, no, takie na przykład jak pięciolecie Radia Bełchatów i tak dalej, no pod takim profilem. W tutaj, czy dni tak. różnych miejscowości też ogrywaliśmy w tym roku. Wybory miejsc regionalne i tak dalej, więc jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Opole? Opole jeszcze nie, ale nie wykluczamy. Thank you.
Pierwsza płyta, którą sami wydaliśmy za własne pieniądze, nagrywaliśmy w studio w Piotrkowie. Z takim miłym kolegą współpracowaliśmy, który nas nagrał. No i wydaliśmy też za własne pieniądze, na własny koszt. Gdzie można nabyć? W Paganicach? No, w Paganicach nie można, bo to jest na razie po prostu płyta promocyjna, którą załatwiając, załóżmy, jakiś koncert, dajemy ją darmowo sponsorowi, który po prostu imprezę załatwia, a dzisiaj no to mieliśmy akurat, była ta okazja, że mógł kupić każdy słuchacz tutaj, który się tutaj znalazł. Promocja tej płyty nie jest tak łatwa, ponieważ nie jest to muzyka lekka. Staramy się, tak jak mówiłem, wprowadzać elementy łatwiejsze, elementy wokalne. Jest to muzyka jednak z przewagą jazzujących elementów. I tak, utrzymujemy z tym, że tak jak mówię, wprowadzamy dużo wokalu i tak dalej, żeby była to atrakcyjnić i wtedy mamy tą możliwość większej promocji. Tak.
heaven. Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, will be completely, or I never give my heart. At the moment I can feel that, you feel that way too. It's when I fall in love. Yeah.
give. Just go your way. The laugh and play. Just go your way. In the mountain. Kłopoty, bo wiatr, no i takie niespodzianki, ale kiedyś się przyzwyczaiłem, bo to samo mieliśmy na festiwalach w Sopocie i w Kołobrzegu. Co prawda nie byłem przygotowany, że w Pabianicach będzie aż taki wiatr. Czyli to nie pierwszy występ z Biwanem? Nie, pierwszy. Pierwszy. Pierwszy i to tak, nazwijmy to awista, bo ja jestem dzisiaj awaryjnym zastępstwem, ale cieszę się, bo młodzi ludzie grają fajnie. Są z reguły ludzie po studiach albo jeszcze studiujący. I nie wiem, jak to brzmiało z zewnątrz, ale dla mnie była to sympatyczna praca. Nie, a to w przyszłości? Też... Nie łączę, przepraszam, przyszłości z młodymi ludźmi, bo ja już jestem w innej epoce, że tak powiem. Ale jeżeli będzie okazja, to z przyjemnością, jak to się mówi, z zastępstwa skorzystam.